powiedz, Stasiu, dlaczego zdecydowałaś się na dłuższą opowieść o sobie? Tak naprawdę to dzięki Twojej cierpliwości. Bo od początku powiedziałam, że musisz być cierpliwa, bo ze mną jest ciężko bardzo. Polega to na tym, że dosyć często udzielam wywiadów, chociażby przez to, że opowiadam o tym swoim świadectwie. Bardzo ludzie chcą tego. To ich ciekawi, jak to się stało, że pani przestała pić i tak dalej. No i tutaj jest cała opowieść o Panu Bogu, o cudzie. I uważam, że powinnam o tym opowiadać. W związku z tym dosyć często o tym mówię, czy w ogóle o sobie. No już nie mówiąc o tym, że jestem ze sobą 65 lat, co jest no, dosyć nudne, prawda? No ile można wytrzymać ze sobą. To towarzystwo zaczyna mi już troszeczkę przeszkadzać. Ale ponieważ się uparłaś i powiedziałaś, że będziesz cierpliwa, więc pomyślałam sobie, dlaczego bym chciała i co bym chciała powiedzieć. I kiedy uzmysłowiłam sobie, że mogę powiedzieć coś, co może pomóc ludziom, mogę dać im siebie jako człowieka, takiego zwykłego, normalnego, a nawet i nienormalnego czasami, to znaczy pełnego kompleksów i walki ze sobą, różnych klęsk po drodze, nie tylko sukcesów, ale sukcesów też, że to może być ciekawe i kolorowe i że może komuś pomóc, wtedy pomyślałam sobie, aha, skupię się na takim temacie. Te moje różne marzenia, opowieści, ten esej, który pozwoliłaś mi napisać, bo miałam dużą swobodę, którą mi dałaś i w ogóle miałam dużą swobodę od wydawnictwa, co jest bardzo ważne. Ja mówię, a może to będzie za grube? Nie, nie będzie za grube, niech pani mówi, co pani chce. Może być grube. No to ja wiem, dobrze. Potem się okazało, że ktoś powiedział, że za chude. Także cała ta swoboda i ten anturaż temu towarzyszył, który temu towarzyszył, doszło do tego, że no, pokaż mi to. Słuchajcie, no jestem zdumiona, tak? No mam książkę, tak? Udało się. Udało się, Karolina, udało się napisać taką grubą książkę. Kurczę, no to jest wspaniałe. No nie sądziłam, że nam się to uda, ale poświęciłyśmy temu przeszło rok. Co jest jeszcze bardzo cenne? Bardzo cenne jest to, że zyskałam przyjaciela w osobie Karoliny. Co jeszcze jest punktem ważnym? Ważna jest moja relacja z Warlikowskim, ten teatr, który powstał właściwie prawie od podstaw, nowy teatr, no, rządzący się swoistymi prawami. Można powiedzieć nowy teatr oparty na czymś zupełnie innym, ale myślę, że bardzo ludziom potrzebny. W takiej epoce, kiedy powstaje również teatr faktu, kiedy powstają dokumenty, możemy zobaczyć dzisiaj na przykład, jak ktoś się podpala na drugim końcu świata w imię jakiegoś protestu, czyli to jest epoka, w której nie znosimy kłamstwa, no bo epoka kłamstwa się już skończyła. Ten teatr jest oparty na pewnej prawdzie, czasami może nawet wiwisekcji, ale czymś, co jest w głębi, w środku człowieka. Tam nie ma miejsca na kłamstwo. Co Ciebie zaskoczyło w trakcie spotkań ze mną, czy jakieś pytanie moje, czy sama siebie zaskoczyłaś, udzielając odpowiedzi, że coś odkryłaś w sobie? Umiałaś czasami dookreślić to, o czym ja myślałam, a nawet nazwać to. To jest bardzo ważne. Tak jak o tej, to mi się strasznie spodobało, ta przestrzeń dla siebie, żeby mieć dla siebie przestrzeń. Mam nadzieję, że o nią dbasz, żeby ją mieć i każda kobieta powinna zadbać o przestrzeń dla siebie. To nie znaczy, żeby czytała godzinami pisma ilustrowane, jak ma pięknie wyglądać, jak się umalować, ale czego dla siebie potrzebuje, czego dla siebie chce w tym momencie, co jej posłuży do rozwoju, żeby nie przestała się rozwijać mimo płaczących dzieci, kaszek na mleku i podcierania pupek. Pomysł napisania książki o Stanisławie Celińskiej dostałam z wydawnictwa Pruszyński i Spółka. Poczułam się zaszczycona, bo wiedziałam, że spotkam wybitną aktorkę, ale nie wiedziałam, co czeka mnie jeszcze. Okazało się, że czeka mnie spotkanie z bardzo głębokim, pełnym refleksji człowiekiem. Efektem jest książka pod tytułem Niejedno przeszłam. To jest książka dla każdego, bo każdy w niej może znaleźć siebie, swoje problemy, z którymi się borykał, swoje radości, które go uskrzydlały. To jest bardzo szczera i prawdziwa opowieść. Dlatego serdecznie zapraszam do wędrówki przez życie ze Stanisławą Celińską.